Witamy Państwa, powolutku wakacje zmierzają do końca, no ale repertuar wakacyjny jeszcze pozostaje w opolskich Heliosach i o tym dzisiaj będziemy mówić z naszym gościem, dyrektor opolskich Heliosów, pani Joanna Domagała. Dzień dobry, pani Dzień Asiu. Dobry. Mówię o tym dlatego, że taka starsza młodzież, powiedziałoby się takim językiem wakacyjnym, bardzo często na wakacjach jest, rodzice sami mówią, spuszczona ze smyczy, prawda? Mają trochę pofolgowanej, prawda, laby, no bo też nie ma czemu dziwić. No i aktualnie właśnie też taki film mamy na ekranach, prawda? Tak, mamy i tak uczulamy wspólnie, że to film dla troszeczkę starszej młodzieży, bo granica wiekowa jest od 15 roku życia, film jest z napisami, tytuł Spuszczony ze smyczy i to jest film o zwierzakach porzuconych przez ludzi, które postanawiają zewrzeć szyki i taki trochę odwet na nas wziąć, więc nie będzie słodko, nie będzie kolorowo, tylko momentami dosyć groźnie. Tak, żeby Państwo właśnie tej mojej pierwszej wypowiedzi nie potraktowali, że to fajna wakacyjna przygoda, tylko że dzieciaki gdzieś skaczą głęboko do wody. Nie o to w tym filmie chodzi, ale film rzeczywiście no, mający takie przesłanie. Porusza ważny temat, prawda? Porusza ważny temat. Co to by było, gdyby jednak te zwierzęta mogły wziąć na nas odwet za te wszystkie złe rzeczy, które im robimy, więc jak chcemy sobie to wyobrazić, to zapraszam do kina tych starszych, żeby przyszli i się pobali trochę. Ale końcówka, tak jak wiemy, wracamy już powoli z tych wakacji, no bo jeszcze tydzień tak naprawdę i ci najmłodsi też powrócą z tych wakacyjnych wojaży. No jak przyglądam się repertuarowi, to właśnie mam wrażenie, że to dla tej nieco młodszej nastoletniej publiczności dziecięcej. I powiem pani szczerze, miałem takie skojarzenie, przypomniało mi się, bo ja się wychowałem na legendarny Goonies. I kiedy zacząłem oglądać film zatytułowany Kompas Szkieletora, pomyślałem sobie, nie ma to jak powrót do przeszłości, czy do przyszłości, mówiąc językiem kina. Jest coś takiego, że te dwa filmy to łączy, prawda? Jest przede wszystkim przygoda i grupa młodych bohaterów, kumpli, przyjaciół, tutaj jest grupa damsko-męska, którzy spędzają wspólnie czas, bawią się i nagle spotyka ich przygoda troszeczkę nie z tego świata. Pojawia się szkielet, pojawia się tutaj kompas, przeniesienie do czasów wstecz, tutaj do odkrywców złota w Ameryce. Więc to jest taki szkielet w sumie, który w jednym i w drugim filmie jest taki sam. Bardzo ważne są efekty specjalne i świetnie dobrani młodzi bohaterowie, z którymi się tak trochę utożsamiamy, tą przygodę z nimi przeżywamy. Więc tak, widzę też tą ciągłość tutaj i cieszę się, że ten nurt tego kina przygodowego, tak troszeczkę tradycyjnego, cały czas się przebija, wraca. To jest takie fajne właściwie dla rodzica, który to pamięta teraz, idąc ze swoją pociechą kilkuletnią czy też nastoletnią, właśnie może, że tak powiem, z rozrzewnieniem wspomnieć to kino początku lat 80., co by nie było, to już jest parę dekad. Na pewno idą do przodu efekty specjalne i one dzięki tej technologii są coraz lepsze, ale to sedno tych filmów, czyli przygoda i przyjaźń w grupie rówieśniczej jest bardzo ważna i ona cały czas się pojawia i ja naprawdę się z tego bardzo cieszę. A proszę nam powiedzieć jeszcze dwa zdania o Blue Beetle, bo to troszkę odmienny, jeśli chodzi właśnie o obrazowanie film. To jest tak, że co jakiś czas mówimy, że powraca komiksowo na ekrany i mamy dwa nurty, DC Comics i Marvela. Tym razem DC Comics, który teraz wydaje filmy w Warnerze, wypuszcza Blue Beetle, czyli niebieski żuk. I to jest bohater, który pierwszy raz pojawia się na ekranie kinowym. Poznajemy jego historię, to jest tak jakby skarabeusz z dawnej kosmicznej technologii, który pojawia się na Ziemi, jest odnaleziony i wybiera sobie swojego przyjaciela, z którym się łączy i daje mu mocne siły. To jest produkcja amerykańsko-meksykańska i w tym filmie bardzo ważny jest i obsada, reżyser, ale także wątek rodziny, silnych więzi rodzinnych i ten nasz główny bohater, który nie dość, że będzie musiał sobie z tą mocą nową poradzić, to jeszcze będzie musiał o swoją rodzinę zadbać, co oczywiście da pole do tego, żeby świetne efekty specjalne były, bo to taka mieszanka wybuchowa bardziej science fiction, fantasy niż takiej klasycznej przygodówki, więc to jest to, co różni te dwa filmy, o których mówimy, ale na pewno każdy sobie coś w tych filmach dla siebie znajdzie. No i na koniec danie główne połączone z deserem, dlatego że już wspomnieliśmy przy okazji The Goonies o czymś, co łączy pokolenia i myślę, że ten film, o którym teraz opowiemy, nie dość, że jest produkcją polską, to jeszcze chyba my wszyscy rodzice doskonale pamiętamy. No ja nie ukrywam, że łzę książkową, bo ile razy czytałem, to jednak wzruszenie za każdym razem przy tej książce następowało. Czyli o psie, który jeździł koleją. Tak.
Film wraca w nowej odsłonie, z nową obsadą, oczywiście ze świetnym odtwórcą głównej roli, nasz bohater Lampo. Oczywiście będzie przeżywał przygodę, te, które znamy z książki. Co do zakończenia, naprawdę nie zdradzamy, proszę przyjść zobaczyć. Zwracam uwagę na pewno na świetny montaż i świetną pracę reżyserską z psem, bo wygląda to w filmie niesamowicie. Widać tą więź, która się wykształciła między głównymi bohaterami, co w tego typu filmach jest bardzo ważne, ale też co jest perełką w tym filmie, to jest świetny drugi plan, jeżeli chodzi o obsadę aktorską, bo Adam Woronowicz, który gra tutaj tego złego kolejarza, proszę Państwa, to będzie naprawdę perełka i dorośli będą mogli się troszeczkę zaśmiać, patrząc na tą postać, a dzieciaki oczywiście głównie będą przeżywać emocje, które towarzyszą Lampą oraz naszej głównej bohaterce Zuzi. Świetne kino familijne, mądre kino familijne, no i w polskim wydaniu, to jak dla mnie to jest to, co na koniec wakacji, początek września powinniśmy z rodziną swoją zobaczyć. No właśnie, bo mówimy o repertuarze, który wkroczy w ten ostatni tydzień sierpnia i początek września, ale drodzy Państwo, też czas na to, by zadać Państwu pytanie na koniec naszego spotkania, bo czekają nagrody i myślę, że pytanie też nie będzie trudne, no to Pani Dyrektor, myślę, że no chyba tylko jednemu filmowi możemy to pytanie poświęcić, czekać z radością na odpowiedzi naszych widzów. Jak zatem będzie to pytanie brzmiało? Pytanie konkursowe, Szanowni Państwo, jak ma na imię, jak wabi się główny bohater filmu o psie, który jeździł koleją? Oczywiście główny bohater zwierzęcy. Bohater zwierzęcy, czyli Piesio. Te przygody zapowiadają się naprawdę wzruszająco. To, co możemy oglądać, zobaczyć, te zwiastuny zapowiadają nam naprawdę bardzo ciekawe polskie kino. No i taki sympatyczny koniec wakacji, taki chill, wyciszenie właściwie do przejścia powoli do tego kina już wrześniowo-październikowego, gdzie te tytuły będą nieco inne. Czyli tak, zaczęliśmy od zwierzaków. Zwierzakami skończyliśmy, byłoby jasne. Drodzy Państwo, czas na seans, bo o tym nie powiedziałem. Małpa, czasnaopole.pl. Tu czekamy na Państwa odpowiedzi, oczywiście na zadane przez Panią Dyrektor Joannę Domagałę pytanie. Dzięki bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie. I drodzy Państwo, my spotykamy się już za tydzień. To będzie wakacyjne pożegnanie. No i będziemy mówić wtedy o filmach, które czekać będą Państwa cyklu Kino Konesera. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.